World League of Players, and Audiogenics. Witamy wszystkich miłośników splitu retro i oczywiście najlepszej, najszybszej jazdy w Formule 1 w trzeciej rundzie sezonu 5. Split retro na torze w Bahrajnie. Emocje sięgały kosmosu. Już w kwalifikacjach Max Radomski wykręcił fenomenalnego lapka, zdobywając pole position i dając Astonowi Martinowi wielką szansę na zwycięstwo. Jednak to Mikołaj Marciniak, znany jako MKX albo Mikołaj Szyszy, odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Jego jazda była zdecydowana i bezbłędna, co zapewniło mu w pełni zasłużony triumf. Drugie miejsce zajął Tomasz Węglowski, szerzej znany jako Coolbike, który również pokazał imponujące tempo i był bardzo bliski zwycięstwa. Na trzecim stopniu podium znalazł się Max Radomski, który walczył do samego końca, ale niestety nie zdołał odzyskać prowadzenia. Przed nami czwarte starcie tego sezonu, Grand Prix Kanady, tor, który ma szczególne znaczenie dla nas, dla Polaków, bo to tutaj Robert Kubica zdobył swoje jedyne zwycięstwo w Formule 1. Zobaczcie, jak poradzą sobie kierowcy na tym historycznym torze.